Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim Państwa gościem jest dzisiaj burmistrz Starego Sącza, pan Jacek Lelek. Witam bardzo serdecznie, panie burmistrzu. Witam panią redaktor, witam Państwa. Panie burmistrzu, jak pracuje urząd w czasach pandemii? Czy normalnie Państwo przyjmujecie petentów, czy po wcześniejszym umówieniu się? W tej chwili znowu sytuacja się bardzo mocno skomplikowała, więc można powiedzieć, że przymknęliśmy na nowo drzwi urzędu, to znaczy staramy się wszystkie sprawy załatwiać na bieżąco i realizujemy, czyli urząd pracuje, jednak nie ma możliwości, żeby tak bezpośrednio wejść do urzędu bez wcześniejszego umówienia się. Dlatego prosimy o to, jeżeli ktoś ma jakieś ważne sprawy do załatwienia, żeby jednak kontaktować się najpierw telefonicznie, ewentualnie mailowo i anonsować sprawy, przygotować tak, żeby ewentualna wizyta w urzędzie trwała zdecydowanie najkrócej, jak to tylko możliwe. Ale też zaznaczam, że chcemy tak, aby pracować, żeby wszystko było jednak realizowane, wszystkie zadania urzędu, żeby były realizowane. Na razie udaje się, pracownicy chorują, czy na szczęście nie, czy macie za sobą tą falę listopadową, październikową, kiedy dużo osób było chorych właśnie w urzędzie? To znaczy, no, na pewno nie można tego porównać z tą falą październikowo-listopadową, gdzie wtedy no, można powiedzieć, że 80% urzędników było chorych, ewentualnie musiało być poddanych kwarantannie czy izolacji. Natomiast w tej chwili pod tym względem jest sytuacja lepsza, chociaż nie uniknęliśmy tutaj również przypadki osób, które są, czy przykład osób w rodzinach, czy osób, które są na kwarantannie. Takie są. Poza tym również część, używam pani urzędniczek, przeszła na opiekę nad dziećmi, którymi musiał się zająć w związku z kwarantanną i zamknięciem żłobków przedszkoli, co też dodatkowo skomplikowało pracę. Dlatego no, trzeba troszkę się uzbroić w cierpliwość. Rzeczywiście pewne rzeczy trwają w tej chwili trochę dłużej i nie da się wszystkiego tak od ręki załatwić. Bardzo mocno COVID daje nam się wszystkim we znaki. Przedsiębiorcy mogą liczyć na zwolnienie, przedsiębiorcy z branży gastronomicznej mogą liczyć na zwolnienie z koncesji za sprzedaż alkoholu. Wprawdzie tą decyzję podejmą radni podczas dzisiejszej sesji rady, ale myślę, że to jest taki mało kontrowersyjny punkt i chyba uda się go przegłosować. Zdecydowanie tak. Tutaj myślę, że będzie za tym głosował komplet radnych, dlatego że zdajemy sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji znalazła się branża gastronomiczna, a tutaj trzeba powiedzieć, że ta koncesja jest obliczona jako opłata od sprzedawanego alkoholu, a dzisiaj w sytuacji, gdy praktycznie cały czas punkty gastronomiczne działają tylko i wyłącznie w systemie na wynos. Wiadomo, że na wynos nikt alkoholu akurat w takich punktach nie kupuje, dlatego ta opłata po prostu uczciwa jest, żeby tej opłaty przedsiębiorcy nie ponosili. Dlatego zdecydowaliśmy się na zwolnienie z tej opłaty w 1/3 rocznej stawki, a potem w zależności od tego, jak będzie się sytuacja rozwijała, będziemy podejmowali kolejne decyzje. To nie jest tak duża opłata, natomiast no, każdy grosz w takiej sytuacji dla przedsiębiorców się liczy. To tutaj też chodzi o to, że dotarły do nas głosy, takie właśnie oczekiwania, natomiast wyszliśmy im naprzeciw, żeby to zrealizować, żeby też przedsiębiorcy wiedzieli, że tutaj nie tylko potrafimy naliczać opłaty i zbierać, ale również w sytuacji, gdy rozumiemy pozycję, w jakiej się znaleźli w obecnej chwili, potrafimy również jakimś pewnym działaniem wesprzeć. Choćby to symbolicznym, ale również to też jest ważne. 8 milionów złotych trafi do Starego Sącza w ramach programu inwestycji lokalnych. To taka tarcza covidowa dla samorządów, które tak naprawdę nie mogły z innych form pomocy skorzystać. Pieniądze, które dostały praktycznie wszystkie gminy powiatu nowosądeckiego, Stary Sącz, tej maksymalnej ilości 8 milionów złotych, zostaną przeznaczone na co? No te pieniądze miały i są i zostaną przeznaczone na rozwój, poprawę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Stary Sącz. Dlatego tutaj można powiedzieć, że realizowane będą te zadania związane z naszymi największymi atrakcjami. Z takich na pierwsze takie miejsce wysuwa się budowa długo już obiecanego również na tej antenie takiego centrum rekreacyjnego dla ludzi młodych. Myślę tutaj o pump tracku, skateparku i takim w ogóle takim obszarze dla ludzi młodych i to będzie zrealizowane przy ulicy Podegrodzkiej. Długo my szukaliśmy miejsca, ale akurat tak się złożyło szczęśliwie, że miejsce już mamy, a pieniądze właśnie między innymi z tego programu na to będą
przeznaczone. Będziemy również rozbudowywali sieć tych atrakcji związanych ze ścieżkami rowerowymi, ale także na przykład zaplecze. Przy parku wodnym Stawy wybudujemy parking, ten, który dzisiaj co prawda jest, ale także, bo on był taki, można powiedzieć, na bardziej takich cywilizowanych warunkach, bardziej estetyczny, wygodny i funkcjonalny, również takim zapleczem toalety, czy jeżeli chodzi o ten element. Podobny parking również zostanie zbudowany przy kolejnej naszej atrakcji, czyli przy na Woli Krogóleckiej, z którego będzie można wygodnie dojść do platformy. Kolejne elementy związane z tymi pieniędzmi to rozbudowa takich mniejszych punktów, ale też bardzo ważnych, jak na przykład przebudowa parku w Barcicach, przebudowa również placu zabaw i takiego terenu rekreacyjnego w Moszczenicy Niżnej, a także tutaj jeszcze poprawa komunikacji wewnątrz Starego Sącza, tak jest myślą o turystach i mieszkańcach, to znaczy łączący parking i dworzec Park & Ride z centrum miasta, czyli ta obiecana kładka nad ulicą Jana Pawła II i dojście do ulicy Daszyńskiego. Czyli te wszystkie inwestycje, które mają jeszcze zwiększyć tą atrakcyjność taką turystyczną Starego Sącza. Stary Sącz czeka i pewnie wszyscy czekamy, że w końcu będzie normalnie ci turyści we wakacje, już może teraz wczesną wiosną, do Starego Sącza zawitają. No mamy taką nadzieję. No, każda epidemia kiedyś się kończyła. My już tutaj praktycznie rok trwamy w takiej trudnej sytuacji. Mamy już szczepionkę. Mamy nadzieję, że z każdym dniem jednak ta sytuacja będzie coraz bardziej opanowywana i program Narodowy Program Szczepień da efekt taki, jak na przykład możemy obserwować już na Wyspach Brytyjskich, że zdecydowanie jednak sytuacja się poprawiła i mamy nadzieję, że ta poprawa będzie już tym razem trwała, że ta trzecia fala, którą w jakiś sposób musimy przetrwać, to jednak będzie już ostatnia i powoli będziemy wracać do normalności. No właśnie, 120 tanich mieszkań miasto chce wybudować. Gdzie mają te mieszkania stanąć? Jak to będzie wyglądało? To jest taki projekt, który wspólnie z Krajowym Zasobem Nieruchomości chcemy realizować w ramach nowego programu takich społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Już na dzisiejszej sesji będzie podjęta uchwała o wejściu, czyli wejściu Starego Sącza do tej spółki, której zadaniem będzie wybudowanie mieszkań w ramach tego rządowego programu. Tutaj naszym udziałem będzie przede wszystkim wniesienie gruntu, który wcześniej zakupiliśmy, przygotowaliśmy, oraz wniesienie pewnego aportu finansowego, ale taki, który z kolei dostaniemy ze Skarbu Państwa. Już też również wniosek o ten aport w wysokości 3 milionów, o te środki finansowe w wysokości 3 milionów złożyliśmy. Natomiast co będzie bardzo ważne, no, to będzie osiedle, które powstanie, przewidujemy budowę 3 bloków, po 40 mieszkań w każdym bloku. W okolicach ulicy Podegrodzkiej, czyli tak jak powiedzmy pomiędzy dzisiejszym osiedlem Słonecznym a Dunajcem, tutaj w stronę stacji uzdatniania wody, w stronę ujęć wody, tam są takie obszerne pola, tam również planujemy rozbudowę infrastruktury drogowej, jest już tam infrastruktura kanalizacyjna niedaleko do ciepłowni, która znajduje się na osiedlu Słonecznym, więc można powiedzieć, że jest to ten świetnie przygotowany, dobrze uzbrojony, niedaleko mamy takie ważne punkty jak sklepy, przedszkole, kościół, więc to wszystko jest jakby czeka na nowych lokatorów. A to jest bardzo istotna sprawa, ponieważ dzisiaj w Starym Sączu praktycznie nie ma dostępności mieszkań. Te, które są na osiedlu Słonecznym, już są dawno zamieszkały i tylko sporadycznie trafia się jakaś możliwość zamieszkania. Natomiast właściwie jedynym kierunkiem rozwoju, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, były mieszkania, domy jednorodzinne, które oczywiście dominują tutaj, dominować pewnie nadal będą, ale ważne, żeby w ofercie Starego Sącza również pojawiła się możliwość zamieszkania właśnie w takim lokalu wielorodzinnym, co jest po prostu tańsze, a co istotne, co nas w szczególności interesuje, to lokale na wynajem, że niekoniecznie są tacy ludzie, których nie stać na własność, może nie chcą się bezpośrednio cały czas wiązać, a jednak chcielibyśmy, żeby w Starym Sączu zamieszkali, żeby byli takim zasileniem demograficznym
miasta, ale również na przykład pracownikami tworzących się, rozwijających się bardzo dynamicznie stref aktywności gospodarczej. No właśnie, bo tak jak Pan wspomniał, no, nie każdego pewnie stać na to, żeby sobie wybudować dom jednorodzinny. Te mieszkania jakby w zamyśle będą dla osób takich gorzej troszkę lub mniej dobrze sytuowane. To będą młode małżeństwa. Nie chciałbym tak stygmatyzować się, natomiast dla po prostu ludzi, którzy dzisiaj na tym etapie, na którym prawda są, chcą wynająć mieszkanie, niekoniecznie kupować, ale chcą mieszkanie wynająć na tym etapie ich życia, to jest najlepsze rozwiązanie. Więc nie będą to absolutnie mieszkania socjalne, nie będą to mieszkania, bo tam czynsz będzie oczywiście ustalony, będzie trzeba ten czynsz regularnie płacić. Nie będą to również mieszkania takie stricte w zasobie komunalnym gminy, czyli jakby te kryteria naboru nie będą wynikały z takiej analizy sytuacji społecznej, tylko po prostu tutaj będą polegały na ściąganiu do Starego Sącza nowych mieszkańców, którzy będą z jakiegoś powodu tutaj pożądani. No, na pewno a będzie... jest teraz zainteresowanie? Obserwuje Pan, że ktoś chce mieszkać, przyjechać do Starego Sącza, pyta się, gdzie można jeszcze, nie wiem, wynająć, czy są plany takie właśnie budownictwa? Czy jest w ogóle zainteresowanie? To znaczy tak, takie sygnały do nas jak najbardziej docierały, stąd się wziął ten pomysł. Jest wiele właśnie, natomiast to też było bardzo mocno ograniczone, ponieważ nie było w ogóle podaży. Oczywiście była podaż w domach jednorodzinnych, ale to są zupełnie innego typu kwestie związane z wynajęciem, bardzo niewiele ofert, natomiast jeżeli chodzi o zakup, no to też po pierwsze nie każdego stać, a po drugie to już jest coś, co duży wydatek i poza tym nie zawsze każdy chce akurat wiązać się z konkretnym domem. Zresztą z tego co wiem, to jednak domy, które są na sprzedaż w Starym Sączu też dosyć szybko są sprzedawane, więc jesteśmy przekonani, że tutaj popyt na tego typu mieszkalnictwo będzie, a dzięki temu Stary Sącz i nasza gmina cała będzie się rozwijała. Do 2023 roku, tak? To powinny stanąć te trzy budynki? Tak, zakładamy, że w 2023 roku będą już do zamieszkania. A kto będzie inwestorem, kto będzie odpowiedzialny za... Właśnie ta spółka, do której gmina Stary Sącz wejdzie jako udziałowiec, natomiast jest to spółka z Krajowym Zasobem Nieruchomości i w ramach której będzie realizowany szereg takich inwestycji nie tylko w Starym Sączu, ale również w kilkunastu gminach na terenie Małopolski. Tak jak wspomniałem, gmina bezpośrednio nie będzie finansowała działalności, to będzie finansowane właśnie poprzez rządowy program, natomiast nasza inicjatywa, czyli wniesienie gruntu oraz wejście jako udziałowiec do tej spółki jest gwarancją tego, że będzie realizowany harmonogram i te domy rzeczywiście wielorodzinne powstaną na naszym terenie. Panie Burmistrzu, udało się dojść do porozumienia pomiędzy samorządowcami a Nowym Sączem. Mówię o sądeckim obszarze funkcjonalnym. Jest zielone światło do tego, żeby w końcu wspólnie razem występować o duże i strategiczne inicjatywy dla całego regionu tutaj. Tak, to bardzo cieszy, bo po, można powiedzieć, latach takiego braku takich rozmów wspólnych o strategii, no znowu siadamy do stołu. Mobilizuje nas do tego oczywiście czynniki zewnętrzne, bo obawa, że może nam przejść koło nosa bardzo poważna część budżetu Unii Europejskiej na kolejny okres programowania, spowodowała, że siedliśmy w dosyć takich, można powiedzieć, dynamicznych okolicznościach, ale negocjowaliśmy, przygotowywaliśmy i ważne, że skończyło się to porozumieniem. Oczywiście to jest porozumienie na pierwszym etapie, czyli doszliśmy do porozumienia, jeżeli chodzi o kształt stowarzyszenia, które ma powstać, zasady podejmowania decyzji w tym stowarzyszeniu. To jest kluczowy, bardzo podstawowy element. Natomiast oczywiście to nie jest koniec, bo teraz czeka nas kolejne negocjacje, kolejne ustalenia, uzgodnienia związane z budowaniem strategii rozwoju sądeczyzny. Uzgodnienia, to też nie będzie łatwe, bo wiemy, że jesteśmy różne gminy, różni włodarze gmin mają różne koncepcje rozwoju sądeczyzny, więc to cały czas będzie miejsce, gdzie się będziemy na pewno ścierali, ale też to, że udało nam się porozumieć w tej bardzo kluczowej kwestii, pokazuje, że mam nadzieję, że także w tych sprawach kolejnych będziemy w stanie wypracować pewne kompromisy, a przynajmniej przystępować do działania w tych obszarach, gdzie uzyskamy uzgodnienie i docierać się w tych, gdzie tych uzgodnień, z tymi uzgodnieniami może być trochę ciężej. Więc teraz przed nami naprawdę ważny element,
związany z budowaniem tejże strategii, planowaniem, na co te pieniądze będzie można wydać. Zaznaczę też, że to nie jest tak, że to mamy jakąś pulę pieniędzy, które sami sobie całkowicie zadecydujemy. To musimy się jeszcze wpisać w programy unijne, w strategię województwa małopolskiego. Musimy mieć jeszcze przychylność pana marszałka, która oczywiście jak najbardziej widać tutaj ukłon w stronę pana marszałka Witolda Kozłowskiego, bo też widziałem, jak bardzo mu zależy na tym, żeby Sądecczyzna dogadała się, stworzyła to stowarzyszenie i żeby miał partnera na Sądecczyźnie do rozmowy o miejskim obszarze funkcjonalnym Nowego Sącza. Więc tutaj jeszcze szereg takich, w każdym razie czeka nas jeszcze szereg tego typu rozmów i z tego się dopiero wyłoni kształt, co tak naprawdę Sądecczyzna na tym naszym pomyśle i w ramach tych programów zyska. Nowy Sącz będzie takim naturalnym liderem, co nie oznacza, że będzie miał jakby, co nie oznacza, że inne gminy nie będą miały tak samo ważnych głosów. Zresztą to panowie mówią o samorządowcach, jeszcze w momencie, kiedy było to pierwsze takie spotkanie, podkreślali, że każda gmina jest równoprawnym udziałowcem. Udało się dojść do tego kompromisu. Tak, i to jest bardzo ważny element, że w tych naszych negocjacjach udało się przekonać pana prezydenta Hansla, żeby to było miało przyszłość, takie stowarzyszenie, żebyśmy mogli rzeczywiście współpracować, to każdy musi się tutaj czuć ważny, musi być partnerem. I tutaj, czy to jest Rytro, czy to jest Stary Sącz, czy to jest Nowy Sącz, każdy dysponuje w stowarzyszeniu jednym głosem. Niemniej jednak, oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę i wiemy, że największym beneficjentem tego naszego porozumienia będzie miasto Nowy Sącz. I generalnie wszyscy się na to zgadzamy. Dlaczego? Dlatego, że to jest ten rdzeń naszego obszaru. I to, że w Nowym Sączu będą na przykład lepsze rozwiązania komunikacyjne, no to na tym, czy będziemy wszyscy przecież korzystali, bo wszyscy z systemu komunikacyjnego Nowego Sącza korzystamy w całym tym obszarze funkcjonalnym. Więc jakby od tej strony. Więc i tutaj w naszych negocjacjach nad kształtem stowarzyszenia z jednej strony ustąpił pan prezydent, zgodził się na to, że każda gmina to jest jeden głos, czyli to, co dla nas było absolutną taką podstawą. Z drugiej strony my zgodziliśmy się, że prezydent Nowego Sącza jest liderem, będzie prezesem tego stowarzyszenia na mocy statutu i wszelkie decyzje, które będziemy prawda, podejmowali, nie będą nigdy podejmowane poza jego plecami, tylko będziemy tutaj do konsensusu dochodzili. Co ważne, ani prezydent nie może bez nas podejmować żadnych decyzji, ani my bez prezydenta, więc tutaj jakby zgodziliśmy się, że działanie tego stowarzyszenia musi się opierać na konsensusie, na współpracy, na budowaniu wspólnej wizji, docieraniu się, a nie na przegłosowywaniu jeden drugiego. Pani burmistrzu, i na zakończenie, na jakim etapie jest inwestycja na Miejskiej Górze, bo to chyba inwestycja, na którą wszyscy czekają, zresztą to miejsce stało się takim miejscem do spacerów, nie tylko niedzielne, tam mnóstwo ludzi chodzi, mnóstwo ludzi odwiedza to miejsce. Kolejna atrakcja będzie. Kolejna atrakcja będzie, no i będzie w te wakacje. Powiem w ten sposób. Wszystko na to wskazuje, że stan zaawansowania prac, przygotowania no pokazuje, że powinniśmy do końca czerwca być gotowi, jeżeli chodzi o zrealizowanie zadania. Natomiast no, potem wiadomo, jeszcze trochę czasu na takie sprawy odbiorowe, sprawy związane z dopuszczeniem do użytkowania, więc to może jeszcze kilka tygodni przedłużyć się, no, ale jestem pewny, że jeszcze w te wakacje będzie można z tej naszej nowej atrakcji korzystać, a będzie to naprawdę rzecz taka nietypowa, ciekawa i dzisiaj już patrząc się na spacerowiczów na Miejskiej Górze dostrzegam duże ożywienie, duże takie zainteresowanie tym obszarem, a po oddaniu ścieżki w Korony Drzew i ścieżki przyrodniczej, która będzie również do tego prowadziła z tymi nowymi atrakcjami, z tymi kulami szklanymi i taką edukacją jeszcze przyrodniczą, to na pewno będzie miejsce, które stanie się punktem docelowym wielu spacerów, nie tylko mieszkańców, ale również turystów, no i mieszkańców całej Sądecczyzny. Tam też można na rowerze przyjechać, są ścieżki biegowo-rowerowe. Ścieżki biegowo-rowerowe, można prawda, pobiegać. Że generalnie, żeby mając taką wizję, toczymy to, co chcemy zrobić, że dla przyjezdnych będzie piękny, wygodny parking na parkingu Park and Ride, z którego będzie kapitalne takie przecież widokowe przejście spacerowe do rynku, potem z rynku w stronę Miejskiej Góry, no i na Miejskiej Górze takim no, wisienka na torcie, czyli ta ścieżka w korony drzew, to leśne molo, bo takie już w tej chwili można powiedzieć, tak już prawie że oficjalnie nazywamy, które nas wyprowadzi do przez taką ciekawą trasę ponad 200 metrów
do wyjścia ponad korony drzew i zachwycenia się widokiem Starego Sącza i całej Kotliny Sądeckiej już z lotu ptaka. Czekamy z niecierpliwością. Ja dziękuję bardzo panu za udział w dzisiejszym programie. Państwu dziękujemy za uwagę, a moim i państwa gościem był dzisiaj burmistrz Starego Sącza, pan Jacek Lelek. Dziękuję bardzo.